Hej, witajcie wszyscy. W drodze do pracy, przewodnik po Poznaniu. Za oknem widzicie brzeża tego pięknego miasta, w którym mieszkam i pracuję. Niestety, a może nawet niestety, nie tego, w którym się urodziłem. Jestem wam winny jednego klipa mówiącego o tym, jak zostałem oszukany, właściwie nie ja zostałem oszukany, zostałem poszkodowany przez pewnego gościa, który podrabiał faktury. Pisałem o tym na Facebooku, nie było czasu nakręcić, przeprowadzałem się i teraz w drodze do pracy właśnie kręcę do tego klipa, to wideo. Jak to wszystko się zaczęło? Pewnego dnia zadzwonił do mnie człowiek, który zapytał mnie wprost, czy to ja wystawiałem mu fakturę taką i taką i na kwotę taką i taką. No, jakoś trwało to chwilę, zanim doszliśmy, że no to nie mam nic z nim wspólnego. No i zapytałem go, no, on powiedział, że ma moją fakturę podpisaną z pieczątką i napisaną odręcznie. No to już wtedy wiedziałem na pewno, że to nie moja faktura, bo ja nie piszę odręcznie. I zaczęliśmy się zastanawiać, co tutaj można by zrobić. No człowiek opisywał sytuację w ten sposób, że jakaś osoba, nazwijmy go dzisiaj Waldemar G, tak się właściwie nazywa. Mogę podawać tutaj jego pełnego nazwiska. Właśnie jest oskarżony Waldemar G, około 50 lat, wysoki, szczupły, wręcz chudy. Wykonywał u niego prace glazurnicze. No, a że nie jest firmą, ani nie pracuje na nikogo etacie, pomyśli, a inwestorowi zależało na fakturze VAT, powiedział, że może wystawić fakturę VAT, ponieważ jego kolega mu ją wystawił. No, w ten sposób załatwił sobie zlecenie. Inwestor miał dostać fakturę. Wszystko byłoby piękne, gdyby nie to, że Waldemar G już w kilku sprawach oszukał naszego pana inwestora jakimiś tam punktami z mrówki czy coś takiego, z tego co tam dosłyszałem. No i wzmogło to czujność inwestora. Sprawdzę, czy mam portfel. Pan inwestor zadzwonił do mnie właśnie wtedy i zapytał, czy to ja wystawiałem tę fakturę, a że wystawiam różnym spółkom, gdzie jest tam kilku wspólników, albo jakieś są działy księgowe itd., itd. Tak jak mówiłem, zanim doszliśmy, że to niestety nie ma z nim nic wspólnego, trwało to krótką chwilę. No ale po tej krótkiej chwili już wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z oszustwem. No, a że pan Waldemar G miał jeszcze jedną donieść fakturę. Umówiliśmy się, że przyłapiemy typa na gorącym uczynku. I wtedy będziemy dalej kontynuować naszą jakby tutaj sprawę. Po tym jak umówiliśmy się za kolejny tydzień w domu tego inwestora, czyli w miejscu, w którym wykonywał swoje usługi pan Waldemar G, no doszło do zatrzymania. Pan Waldemar G palił głupa, mówiąc, że to no oczywiście musimy to wyjaśnić, ja nic nie wiem. No, ja zostałem mu niejako okazany przez tego inwestora. A on powiedział, no ten pan Zygmunt, który mi wystawiał, dawał tę fakturę, to zupełnie inaczej wyglądał, czyli nawet nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć, czyje faktury podrabia. Miał w tym dniu właśnie przynieść kolejną fakturę. Popełniliśmy jeden błąd, o którym za chwilę wam powiem. Takiego nie należy popełniać przy takim zatrzymaniu. Zatrzymaliśmy go, tak jak wspomniałem wcześniej, wezwaliśmy policję. Policja przyjechała, kajdany na łapy.
No i przestało być zabawnie. Pan Waldemar Dży do końca udawał idiotę, mówiąc, że on o niczym nie wie i tak dalej, i tak dalej. A po czym zostaliśmy wezwani na przesłuchanie, na policję. Tam spędziłem mnóstwo czasu, to jest masakra jakaś. Ale no, tak niestety musiało być, bo musieliśmy ustalić, w jakim charakterze mam występować, czy świadka, czy poszkodowanego. W końcu zostałem poszkodowany, no bo to chodziło o moje jakby późniejsze sprawy z Urzędem Skarbowym, które mogły wyniknąć. Nie wiadomo, ile pan Waldemar Dży sfałszował jeszcze tych faktur, posługując się moim imieniem i nazwiskiem, moją firmą. No i właśnie, żeby w razie czego to jakąś podkładkę taką mieć, że toczy się postępowanie, musiał pan prowadzący to przesłuchanie ustalić, w jakim charakterze ma występować, z jakich paragrafów i tak dalej, i tak dalej. Także jak mówię, spędziłem na policji przeszło 1,5 godziny, prawie 2 godziny. No i w końcu po przeszukaniu osobistym okazało się, że pan Waldemar Dży ma schowaną fakturę jeszcze jedną w gaciach. Także złapany został również z Corpus Delicti przy sobie, co mnie bardzo cieszyło. Błąd, jakim popełniliśmy, to pozwoliliśmy człowiekowi wyjść na fajkę, na balkon. Myśleliśmy wtedy, że właśnie, bo nie można było przy nim znaleźć w żadnej kieszeni tej faktury, myśleliśmy, że wyrzucił ją, zjadł, no przynajmniej ja bym tak zrobił, chociaż nie była to duża faktura, także w zależności od tego, jakim był głodny. No ale w każdym razie schował ją sobie do bielizny. No nie wiemy, czy zdążył kogoś powiadomić telefonicznie, bo też tam schował nam się za węgłem ten balkonu małego. Ale zaraz policja przeszukiwała jego mieszkanie, chwila później. Nie wiem, czy te pieczątki, które on tam podrobił, zostały u niego znalezione, czy miał po prostu kogoś, kto mógł mu te pieczątki gdzieś ukryć, wyrzucić, czy coś z nimi zrobić. No ale gdyby doszło tutaj do fałszerstwa, to wiadomo, zostałby oskarżony z większego paragrafu, z większej ilości paragrafów. A później był przesłuchiwany pan inwestor, na końcu pan Waldemar Dży. Że ja już tam nie wiem, jak te przesłuchiwania przebiegały. W każdym razie zostałem powiadomiony, że w charakterze poszkodowanego występuje. Zgłosiłem się z tą sprawą zaraz po tym telefonie od pana inwestora do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, no co teraz, że mamy tutaj sprawcę, który podrabia moje faktury. No i Urząd Skarbowy powiedział mi, pan naczelnik, na Smolowskiego, najlepiej byłoby, gdyby pan do nas napisał list. No, także tak sobie życzy Urząd Skarbowy, żeby z nimi się korespondować. Takie trudne sprawy przez telefon to chyba nie mogą być załatwione. No, jeszcze tego listu nie napisałem. Jak wyglądała ta faktura? No faktura, no, druczek taki gotowy, który znacząco różni się od tego, co ja robię, bo u mnie ja mam program do fakturowania. Później odręcznie wszystko wypisane, kwota 24 tysiące netto, czyli tam 27 tysięcy brutto. Czyli facet nie dość, że oszukiwał na VAT-cie, który sobie zagarniał do kieszeni, to jeszcze oszukiwał po prostu, wystawiając lipne faktury. Jak dalej wyglądała ta faktura? Faktura wyglądała na pieczątkę, wiadomo. No, nie była to moja pieczątka na pewno. Moja firma nazywa się inaczej. Moja firma nazywa się Rolicz Zygmunt Rolicz, a nie Usługi Budowlane Zygmunt Rolicz. Kiedyś mieszkałem na ulicy Radosnej 6 w Zalasewie pod Poznaniem. Tam było napisane ulica Radosna 6 Swarzędz, czyli Jełop nie przyjął, po prostu nie potrudził się, żeby sobie wpisać mój NIP i REGON, które były prawidłowe zresztą, jak i numer telefonu. Nie potrudził się, żeby wpisać sobie gdzieś w internecie moje imię czy tam w CDIG mój NIP, żeby mu wyskoczyła poprawna zawartość. Także było to z bomby tak zrobiona pieczątka, podpisana. Druga, którą przyniósł, też była na 20 parę tysięcy, także no, generalnie
oszukał, wystawił faktur na 40 kilka tysięcy, to już jest całkiem pokaźna kwota jak na takiego glazurnika. No i właśnie pytanie teraz, czy nie oszukał pozostałej części klientów, czy to był jego pierwszy, bo oczywiście będzie mówił pewnie, że to był tylko ten pierwszy i jedyny raz, ale w razie gdyby ktoś znał Waldemara Lży, który nieudolnie układa płytki, jeżeli ktoś znałby Waldemara Lży, który nieudolnie układa glazurę i wiedział, że wystawił komuś fakturę albo coś takiego, to proszę się zgłosić albo na najbliższy posterunek policji, albo do mnie, pisząc mi na fejsie, czy obojętnie gdzie, czy na maila zegrol@wp.pl. No po prostu nie chciałbym, żeby komuś wyszło, bo już jedna na przykład faktura, którą pan inwestor do spółdzielni mieszkaniowej już została zaksięgowana, tak? Czyli no teraz trzeba było to wszystko odkręcać, oddawać, zwracać i tak dalej, i tak dalej. Także to już są, kurczę, jakieś rzeczy, które no ciężko się odkręca, zwłaszcza jeżeli wchodzi, dajmy na to, tam 20 tysięcy, które ktoś musi zapłacić albo ponownie, albo zwrócić, albo nie mam pojęcia. No. Także jeżeli ktoś miałby, słyszałby, wiedziałby, albo zostało to właśnie jemu wystawione, to niech zgłosi się czym prędzej, bo wiadomo, urzędy skarbowe do 5 lat wstecz potrafią kontrolować. No i gdyby taka wyszła fałszywka, no to później trzeba niestety płacić karne odsetki i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem już kryty, czysty, bo tak jak mówiłem, papier od policji mam, mi nic nie grozi, tak? Tylko temu, kto te faktury, komu te faktury zostały wypisane. Nie jest to fajna sytuacja. Miałem w tamtym tygodniu jeszcze chyba inne podobne, też takie, jakiś miałem zły tydzień po prostu. Tu oszustwa, tutaj pracownicy i tak dalej, i tak dalej. No ale co, nie załamuję się tym. Działam dalej. Pracuję, buduję. Trwam. Jak sfinks, po prostu nie jest mnie w stanie nic zniszczyć, ani czas, ani przeciwności, ani jakieś problemy, czego wam życzę, sukcesów wam życzę również, czy to pracujecie u kogoś, czy to pracujecie u swoim, czy jesteście inwestorem, sukcesów i szczęścia, bo pomimo wszystkiego mam szczęście, no inwestor do mnie zadzwonił, napisał, że domyślił się, że może tutaj dochodzić do oszustwa. No i sprawa wyszła na jaw. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Na razie, pewnie ludzie się patrzą, co ten gość robi, patrzy na siebie. Hej!